polskie. MTV24, Małgorzata Karańska. Moim gościem jest Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Klinicy Zdroju. Panie przewodniczący, podczas tegorocznego forum wiodącymi tematami stało się 25-lecie wolności, a po drugiej stronie problemy na Ukrainie. Czy pan ma też takie zdanie, że te dwa problemy są? Nie mówmy o problemach na Ukrainie, mówmy o wojnie Ukrainy z Rosją, czy o wojnie Rosji z Ukrainą. To jest problem, z którym Europa w takim wymiarze spotyka się po raz pierwszy i dlatego to był problem, o którym wszyscy żywo tutaj dyskutowali i który na pewno stanowił absolutnie najważniejszy punkt kilkudziesięciu paneli, wykładów, seminariów, które odbyły się w Krynicy. Po drugiej stronie było 25 lat wolności i to się jak gdyby na przeciwstawnym biegunie. Polska odzyskała 25 lat temu wolność, a Ukraina w sumie traci ją. To jest trochę tak, że różnie wykorzystaliśmy ten czas, który mieliśmy do dyspozycji. Polacy byli bardziej odważni w reformowaniu kraju, byli bardziej konsekwentni. Ukraińcom brakło tej konsekwencji, tej determinacji. I dlatego dzisiaj są w dużo gorszej od nas sytuacji. Oczywiście to jest tak, że w sytuacji agresji zewnętrznej my również bylibyśmy bezradni. To nie wolno zapominać o tym, że bezpieczeństwo, jeżeli o tym mówimy, to zapewnia nam przede wszystkim obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim i gwarancje ze strony Stanów Zjednoczonych i świata zachodniego. Gwarancje, których Ukraina dziś nie ma i dlatego są bezradni. Przewijał się też temat Donalda Tuska, który został przewodniczącym Rady Europy. Jakie jest pana zdanie na ten temat? To, że Polak z ugrupowania PO został właśnie przewodniczącym, prezydentem. Nie ma znaczenia z jakiego ugrupowania. Znaczenie ma to, że Polak po 10 zaledwie latach naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej jest prezydentem całej Unii. To jest bez względu na zakres kompetencji przewodniczącego Rady Europy, to jest niezwykle prestiżowe, symboliczne wyróżnienie. Oczywiście w takich kategoriach należy to wyróżnienie widzieć, ale niezależnie od wielkiej pozytywnej symboliki, dla nas wszystkich pewnie jest to ważne. Wczoraj odbyła się gala Lider Samorządu. Na zakończenie przekazał pan marszałkowi flagę, którą pan zdobył na Mount Everestie. To jest sukces pana osobisty, bo to był szczyt, który pan chciał zdobyć od 2 lat. No na pewno dla każdego, kto chodzi po górach, marzenie o tym, aby wejść na największą górę świata jest czymś wielkim, niewyobrażalnie wielkim i wtedy, kiedy udaje się je zrealizować, to człowiek bierze z sobą coś najcenniejszego, najważniejszego. Demonstruje tam na górze coś, co jest nadzwyczaj ważne. W tym przypadku flaga naszego regionu. Flaga miejsca, z którego pochodzę, w którym żyję, z którym jestem związany. Jutro zaczyna się festiwal biegowy. Czy można porównać z ubiegłymi latami? Nie, myślę, że będzie ponad 10 tysięcy zarejestrowanych uczestników festiwalu. To jest rekord w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost o ponad 20% liczby uczestników. To oznacza, że ciągle jesteśmy na bardzo, bardzo bystrej, wznoszącej i że dzięki temu, że ci biegacze tu przyjeżdżają, Krynica może cieszyć się ogromną ilością gości, może dać szansę wszystkim tym, którzy tu mieszkają, pracują na zarabianie dodatkowych pieniędzy. Tym razem pan pobiegnie na jakim dystansie? Jeszcze nie wiem. Nie wie pan, tak? Przygotowuje się pan. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Życzę zdrowia. Przypominał będzie o tym, że flaga Małopolski była na Mount Everest.
Szanowni Państwo, ja nie ukrywam, że pana przewodniczącego Berdychowskiego znam dosyć długo. Pewnie to jest jakieś 17 lat. Jest osobą, z której sam czerpię wiele inspiracji. To jest człowiek, który potrafi udowodnić, że człowiek potrafi wiele, być może nawet niemal wszystko. Jego determinacja w każdym działaniu, czego wyrazem jest również to forum ekonomiczne, które teraz odbywa się po raz 24, czy jego pasje sportowe realizowane, czy festiwal biegowy, który pojutrze się rozpocznie w Krynicy, pokazują, że determinacja i wiara w to, co się robi, jest najważniejsza. 2 lata temu, kiedy Zygmunt po raz pierwszy podjął próbę zdobywania Mount Everestu, poprosił mnie o tą flagę. I wówczas mnie zapewnił, że ta flaga znajdzie się na szczycie. Czekaliśmy niewiele, co to jest 2 lata zdobyć Mount Everest. Zygmunt, bardzo serdecznie ci dziękuję za to. Zygmunt oczywiście jest tutaj w tym niebieskim kombinezonie i gwarantuję ci, że ona zawiśnie i będzie dla nas inspiracją, żeby w tej polityce regionalnej też osiągać jak najwięcej, zdobywać szczyty, bo przecież rolą samorządu terytorialnego, każdego, jest podnoszenie poziomu życia naszych mieszkańców, podnoszenie jakości tego życia, realizowanie coraz to bardziej ambitnych planów i będę chciał to z tobą, Zygmunt, w Małej Polsce dalej robić. Dziękuję bardzo.